jest cała jakby długa historia tego, że Eminem ciągle ją zaczepiał, mówiąc, że ją przeleciał. Od tak naprawdę, stary, to mi się wydaje, że pierwszy raz, jak on powiedział, że przeleciał Mariah Carey, to było w jego drugim albumie, The Marshall Mathers LP, a my gadamy o Relapse, który wyszło, wiesz, 2007 lat później, a on dalej o tym gada, czaisz. W sensie, ja w ogóle a już ona to... cały czas, ona w ogóle nagrała swoją jakąś nutę, że w tym klipie do tej... nuta chyba się nazywa Obsessed With Me, czy coś takiego. I ona w klipie ma po prostu gościa, co wygląda jak Eminem, który jest, ma bzika na jej punkcie i za nią chodzi. Jest i tam, stalkerem po prostu. No.